Siódma, dziewiąta. Gość poranka. Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga jest naszym dzisiejszym gościem. Dawno się nie słyszeliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. Dlaczego nie chcecie, by Centralny Port Komunikacyjny powstał w takim zamyśle, w takiej formie, jak planowało Prawo i Sprawiedliwość? Nie, no to źle postawione pytanie. Bardziej pytanie powinno być postawione w taki sposób, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość w sposób nieprzemyślany przygotowało ten projekt i go nie realizuje, bo tak naprawdę na ten moment żadne prace stricte inwestycyjne na terenie też portu się nie rozpoczęły. Chyba teraz to już nie mają takiej możliwości, żeby kontynuować ten program. Przez 8 lat rządów mieli możliwość rozpoczęcia jakichkolwiek już inwestycji, więc też odpowiedzialność za brak działań w tym zakresie spoczywa na tych, którzy do tej pory mogli te działania wykonywać. Z naszej strony deklaracja ministrów jest, by się temu projektowi dokładnie przyglądać, by też ta kwestia związana przede wszystkim z komponentem kolejowym i jej zasadnością, finansowaniem była dobrze przygotowana, aby też nie dochodziło do protestów społecznych, aby też te kwestie były przedyskutowane z samorządami. O to chodzi. Widzimy i przecież wiemy o tym doskonale, bo takie głosy do nas dochodziły przez ostatnie lata, że wiele samorządów było z tego procesu decyzyjnego, mimo że to przez ich teren ta inwestycja jest przeprowadzana, wykluczonych. Ale to te inwestycje kolejowe nie zostaną okrojone, bo nieoficjalnie o tym słyszymy. To nie jest taki trochę pstryczek w nos dla tych mniejszych miast, gdzie pojawiła się już ta lampka? Mówię o tych miastach wykluczonych komunikacyjnie. Nie, znaczy to gdyby projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego skupiał się na, można powiedzieć, zlikwidowaniu tego wykluczenia komunikacyjnego, to byłoby ok. Problem w tym, że niestety, ale wiele z komponentów realizacyjnych w tym projekcie było po prostu przeprowadzonych w ten sposób, że linie kolejowe przeprowadzały się przez środek miejscowości bez często rozmowy, czy to z radą gminy, czy to z wójtem, burmistrzem danej miejscowości. I o to chodzi, ale to jest decyzja w zakresie kształtu ostatecznym. W zakresie kształtu ostatecznego do Ministerstwa Infrastruktury, do odpowiednich resortów i myślę, że niebawem taka decyzja będzie. Czyli co, nie ma się o co martwić, słuchając pana wypowiedzi? Myślę, że słuchając przede wszystkim wypowiedzi osób odpowiedzialnych za ten komponent, nie będzie się o co martwić. My też jasno zadeklarowaliśmy, że te inwestycje wielkie, taką jest chociażby elektrownia jądrowa na Pomorzu, będą realizowane i tu nie ma zagrożenia, że Polska nie będzie państwem, w którym się nie będzie inwestowało. No właśnie, bo niektórzy mówią, że jest to takie zamydlenie oczu przed eurowyborami. Najpierw była właśnie obiecana inwestycja CPK, później pojawiły się głosy, że może w ogóle nie powstać, teraz powstanie, ale pewnie w takiej trochę innej formie. Ciężko poskładać te puzzle. Nie. Takiemu przeciętnemu Kowalskiemu. Nie, bo w przeciwieństwie do poprzedników, nasze decyzje są dobrze przedyskutowane i zapadają na poziomie rządu i w tym zakresie decyzje będzie podejmował po takich finalnych analizach premier, ministrowie odpowiedzialni za to, będzie to dokładnie poukładane, więc nie martwi się o stronę komunikacyjną. I za kilka dni powinniśmy właśnie poznać te szczegóły dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale słyszymy o tym, że w najbliższych dniach Władimir Putin, dniach, tygodniach będzie próbował destabilizować kraje Unii Europejskiej. Polska jest na to przygotowana? Absolutnie. Po pierwsze, Rosja, Białoruś od właściwie czasu jeszcze przed pełnoskalową agresję na Ukrainę, destabilizuje sytuację w Unii Europejskiej, w państwach bałtyckich czy w Polsce. Takim przykładem jest właśnie zwiększona presja migracyjna na polską granicę ze strony Białorusi. Takim przykładem są także ataki cybernetyczne, więc musimy naprawdę być czujni i polskie służby często w ciszy, często w bardzo dobrej koordynacji ze sobą odpowiednio na te destabilizujące działania reagują. Natomiast musimy być świadomi zagrożeń. Władimir Putin zrobi wszystko, żeby zakłócić funkcjonowanie naszej administracji, zrobi wszystko, żeby zestabilizować sytuację w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej, bo wie, że jesteśmy gigantycznym hubem pomocowym dla Ukrainy i że bez wsparcia Polski
czy innych państw NATO, Ukraina miałaby dużo, dużo trudniej. Byłoby bardzo trudno utrzymać się na obecnej linii frontu, więc Władimir Putin po to to robi i musimy być świadomi tych zagrożeń. Myślę też na takim poziomie społecznym. Mówi pan minister, że jako Polska jesteśmy przygotowani na te próby destabilizacji, sabotażu, ale czy sprzyja temu przerzucanie się argumentami, kto jest bardziej prorosyjski, chociażby ostatnio? Znaczy, to jest dyskusja obok tego tematu. Chciałbym to chyba sprawdzić, chyba połączone. Nie. Naprawdę, bo mamy podstawową różnicę pomiędzy tym, co było za poprzedników, a tym, co mamy teraz. Nie ma politycznej komisji teraz. Nie ma szafowania nazwiskami, nie ma deklarowanej daty raportu i nie ma podsumowania tego raportu przed jego powstaniem. Tak było za rządów naszych poprzedników. Na czele komisji merytorycznej, która będzie badała i badać będzie na podstawie przede wszystkim danych służb, to też się zmienia. W stosunku do naszych poprzedników będzie stał pan generał Stróżyk. Chyba za to odpowiedzialna osoba, kompetentna, a nie jakikolwiek polityk czy historyk. Więc też ten okres badania ewentualnych wpływów 2004-2024 pokazuje ponadpolityczny, ponadpartyjny charakter tej komisji. Więc tutaj nie ma żadnego i nie może być żadnego symetryzmu. Natomiast należy sprawdzić oczywiście, jak działają dzisiaj odpowiednie służby, odpowiednie instytucje i jak działał w przeszłości. Mnie osobiście bardzo ciekawi kwestia związana z importem rosyjskiego węgla do Polski, nie przez prywatne spółki nawet, co przez spółki Skarbu Państwa, a taki proceder się rozpoczął za rządów naszych poprzedników. Za pożarami w Polsce, między innymi tym na Marwilskiej, mogą stać służby rosyjskie? Pan w to wierzy? To nie jest kwestia, pani redaktor, wiary. To nie jest kwestia wiary i domniemywań i rzucania oskarżeń. To jest kwestia zaufania do służb. Jeśli służby w tej sprawie przeprowadzą dokładne postępowanie i śledztwo, to wtedy będziemy mogli mówić o jego wynikach. Ja nie Ale chcę przeszło wyrokować. Panu przez myśl, przez głowę takie właśnie myśli, że faktycznie to służby rosyjskie, białoruskie mogą za tym stać? Bo to takie trochę niepokojące. Bardzo niepokojące, tylko słowa mają wagę. Jako minister też nie chcę niczego deklarować, co by mogło, a co do których działań też nie mam wiedzy. I tutaj takich informacji dokładnych nie mam. Jeśli takie informacje, ja trzeba wierzyć, będzie to sprawdzał i minister spraw wewnętrznych i szefowie służb, to oni są kompetentni w tym zakresie, by się wypowiadać. Myślę, że po pierwsze trzeba też uspokajać nastroje, bo nasze służby naprawdę działają. I te informacje, które przekazuje premier, ile ewentualnych dywersantów jest wyłapywanych, ile ewentualnych ryzyk jest już ograniczanych na poziomie działań służb, bo dokładnie wychwytują te ryzyka, pozwala nam dzisiaj stwierdzać, że Polska jest państwem bezpiecznym. Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, przez 2 lata nagrywał kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. Wyszło około 50 godzin. Jeśli potwierdzą się te nieprawidłowości, kto powinien ponieść za to odpowiedzialność? No, przede wszystkim jest to sprawa dla prokuratury, jest to sprawa dla służb. Jak wyglądał ten cały proceder? Czy nie było tak, że Fundusz Sprawiedliwości powstał właśnie po to, żeby był takim dodatkowym funduszem wyborczym dla Partii Suwerennej Polski i dla osób związanych z tą partią? Jeżeli to śledztwo to wykaże, to osoby, które ten fundusz kreowały, które w tym funduszu podejmowały, w ramach tego funduszu podejmowały decyzje, powinny ponieść oczywiście odpowiedzialność, bo czasy bezkarności, czasy zamiatania pod dywan, ustawianych konkursów się po prostu skończyły i odpowiedzialność urzędnicza na tych, którzy w kierownictwie resortu sprawiedliwości ówczesnym podejmowali takie decyzje, musi być. To też pokazuje, że chyba nikomu nie można ufać w trzeciej drodze w Polskim Stronnictwie Ludowym. Ufacie wszystkim tak bezgranicznie? Nie rozumiem związku pomiędzy Funduszem Sprawiedliwości a trzecią drogą. Chodzi o współpracowników, którzy są blisko, z którymi współpracujecie. Absolutnie. Po pierwsze, ufamy sobie, to raz. Dwa, nie łamiemy prawa. Nie podsłuchujemy się, nie nagrywamy się, nie robimy rzeczy nielegalnych. Wszystkie decyzje są w sposób transparentny, szczególnie u nas w resorcie, pewnie w innych, podejmowane. Nie mamy nic do ukrycia. Rozmawiamy w sposób transparentny. Wszystkie konkursy są odpowiednio wcześniej przedyskutowywane ze stroną społeczną.
z tymi, które je przeprowadzają. No naprawdę mamy największą możliwą dbałość o środki publiczne i nikomu z nas też do głowy nie przychodzi to, by środki publiczne wykorzystywać na jakiekolwiek partyjne cele, żeby tworzyć fundusze celowe de facto, bo Fundusz Sprawiedliwości wydaje się mógł być takim funduszem celowym, politycznym dla suwerennej Polski, która nie miała jak pozyskiwać środków w ramach subwencji partyjnej, więc stworzyła sobie taki fundusz. No to jest rzecz bez precedensu, to jest rzecz, gdyby się potwierdziła, dewastująca dla tych polityków. I to zapewne będzie w najbliższym czasie wyjaśniane. Kolejny temat to pytanie takie zadaje prezydent, dlaczego został pomijany w podjęciu decyzji o zmianie ambasadora przy NATO? Tutaj ta kwestia jest przede wszystkim kompetencją rządu, więc myślę, że tutaj pan prezydent absolutnie nie powinien się dziwić w tym zakresie. Mianowanie takiego ambasadora jest kompetencją pana premiera MSZ-u. No, ale powiedział, że tej decyzji nie podpisze. To niestety pokazuje, że pan prezydent nie chce dobrej współpracy z rządem. Rząd mający swoje kompetencje może powoływać ambasadora przy NATO, a pan prezydent woli dzisiaj wsadzać kij w szprychy. Kompletnie niepotrzebna dywersja taka polityczna ze strony pana prezydenta. Premier Donald Tusk ogłosił, potwierdził, że nie będzie startował jako kandydat na prezydenta. To dobra decyzja? Potrzebna jest jego... To jest decyzja Platformy Obywatelskiej, pana premiera. To jest decyzja innej formacji politycznej. Rozumiem ją, pan premier ma własny pomysł na działalność i wierzę, że będzie skuteczny. Wie pan już, o ile od lipca wzrosną pana rachunki za prąd? Po pierwsze, wiem, ile mogłyby radykalnie wzrosnąć, gdybyśmy nie przygotowywali ustawy, która niweluje te podwyżki, która nie wprowadzałaby bonu energetycznego, nie wprowadzałaby rekalkulacji taryf, czy nie wprowadzałaby ceny maksymalnej dla małych i średnich przedsiębiorców, czy dla gospodarstw domowych. My takie rozwiązanie przygotowaliśmy, więc to nasze rozwiązanie daje gwarancję, że nie będzie żadnych radykalnych podwyżek cen energii. Dla wielu gospodarstw domowych część rachunków zostanie nawet obniżona. Dla tych, którzy swoje domy ogrzewają za pomocą, używają energii elektrycznej, też źródłem jest przede wszystkim pompa ciepła, wiele z tych rachunków będzie niższych, więc przygotowaliśmy takie rozwiązanie, które gwarantuje, że nie będzie radykalnych. Ale nie wszyscy mają pompę ciepła, bo to też dość duży koszt. W ramach pompy ciepła mamy realizowany program Czyste Powietrze, program, który gwarantuje dofinansowanie dla gospodarstw domowych, więc jak widać z takim ubóstwem energetycznym systemowym też działamy na wszelkie sposoby, nie tylko poprzez niwelowanie tych wysokich rachunków, które mogłyby się pojawić ze względu na sytuację geopolityczną i sytuację rynkową, ale też poprzez systemowe programy. Czyli średnio o ile wzrosną te rachunki? Jeśli wzrosną, to dla części odbiorców, zgodnie z deklaracją pani minister, też będzie to kilkanaście złotych. Też na etapie prac w Senacie przyjęliśmy poprawkę, w ramach której te ewentualne podwyżki jeszcze są niwelowane. Zagwarantowaliśmy, że naprawdę radykalnych żadnych podwyżek cen energii nie będzie. I wierzę też, że systemowe rozwiązania i też inwestycje w odnawialne źródła energii i też zmiany legislacyjne w tym zakresie już niebawem się pojawią, co będzie gwarantowało, że w kolejnych latach nie będzie potrzeby dopłacania z pieniędzy Polaków do rachunków, bo te pieniądze nie są pieniędzmi, które w jakiś sposób nam pojawiają się w budżecie nagle. To są środki, które powinny trafić na inwestycje w odnawialne źródła energii. To jest de facto rozwiązanie, które przyjmujemy zasypywaniem tej dziury, którą wykopali nasi poprzednicy w ramach transformacji energetycznej, której nie przeprowadzili. I ostatnie już pytanie, spoglądam na zegarek. Dziś przed komisją o godzinie 10:00 komisją do spraw wyborów korespondencyjnych będzie zeznawać Jarosław Kaczyński. Będą niespodzianki, spodziewa się pan? Spodziewam się konfrontacji zeznań, spodziewam się tego, że Jarosław Kaczyński odpowie na te sugestie jego kolegów z partii.
No, Jarosław Kaczyński nie będzie miał się jak zasłaniać jakąkolwiek tajemnicą, bo jednak według zeznań wielu świadków to on podejmował ostateczne decyzje. Chcę usłyszeć od pana prezesa, że się do tego po prostu przyzna. Wierzę, że przyjdzie, wierzę, że no, potwierdzi te zeznania świadków dotychczas, które były przedstawiane, że to on miał bardzo dużą wiedzę na ten temat. A o tym, czy tak będzie, przekonamy się o 10:00. Bardzo dziękuję. Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska z Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. 7:00, 9:00. Gość poranka.